Cześć, dzisiaj wpadłam na taki pomysł, żeby Wam trochę pokazać, jak wygląda życie na przedmieściach Lizbony, więc wybrałam się na mały spacer. Problem tylko jest taki, że jest mega, mega gorąco i nie wiem, ile wytrzymam, więc mam nadzieję, że mi się uda wszystko nagrać to, co chcę. No i Wam pokażę dzisiaj, jak to wygląda tutaj, jak sobie żyjemy, jak wyglądają takie przedmieścia w Lizbonie. Tą okolicę już pewnie znacie z wcześniejszych vlogów, to znaczy chyba z jednego vloga tak naprawdę, bo jednego tylko tutaj zrobiłam, o kosztach życia w Lizbonie. I to jest taka dzielnica na końcu zielonej linii w Lizbonie, nazywa się Teixeiras. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, w każdym razie jest to, to są takie typowe przedmieścia, bo to naprawdę jest na końcu metra, na końcu jednej z linii. Cicho, spokojnie, bardzo fajna dzielnica dla rodzin z dziećmi, dla młodych ludzi tak samo. Jest naprawdę bardzo fajnie, ale nie wiem, czy tutaj wrzucę te niektóre ujęcia. Widać, że niektóre miejsca są zaniedbane, ale to jest normalne w Portugalii. Są ładne trawniki z ławeczkami, ładne drzewka rosną i tak dalej, a wkoło wala się 1500 śmieci, szczególnie po jakimś takim, po jakiejś imprezie, na przykład właśnie dzisiaj jest sobota, wczoraj ludzie wychodzili na piwo i siedzieli na ławkach, no i to jednak widać tutaj. Jest pełno papierów, butelek, śmieci, dopiero później są one sprzątane, czasami są w ogóle niesprzątane i tak się właśnie walają, ale generalnie Teixeiras to jest w miarę dobra dzielnica i taka bardzo spokojna, naprawdę nic się tutaj takiego nie dzieje, jest bezpiecznie, a w ciągu dnia jest bardzo cicho i spokojnie i tak naprawdę bardzo rzadko widać, że ludzie tutaj gdzieś chodzą, coś robią i tak dalej. Chodzi o rozrywki, no to w Teixeiras nie dzieje się zbyt dużo, ale mamy za to bardzo fajne bary i to często jest takim minusem mieszkania gdzieś na przedmieściach, bo tak naprawdę właśnie tego typu rozrywek, żeby pójść gdzieś coś dobrego zjeść, czy nie wiem, gdzieś tam posiedzieć, takich fajnych miejsc jest mało. Natomiast zawsze są takie te ich taszki, takie portugalskie, typowe, gdzie przesiadują przeważnie dziadkowie. To takich jest zawsze dużo. Natomiast u nas mamy to szczęście, że mamy jedną ulicę, gdzie naprawdę jest parę fajnych miejscówek i tam często chodzę właśnie, jak mi się nie chce do miasta jeździć, to sobie tutaj przychodzę. Niedaleko jest kino, chociaż kiepskie, ale jest. I takie biedne centrum handlowe, no ale też jest. No i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o rozrywki. Kiedy będziecie mieli okazję przyjechać na przedmieścia Lizbony, czy w ogóle jakiegokolwiek portugalskiego miasta, to być może zauważycie, że jest brak takich supermarketów. Na przykład w samej Lizbonie, w centrum, zrobienie zakupów, takich większych zakupów, może być problemem, dlatego że w samym centrum Lizbony przeważnie są takie malutkie sklepiki, które są takie, no, takie żabki praktycznie, prywatne. I oczywiście ja bardzo lubię robić zakupy w tych sklepach, natomiast jeżeli się chce zrobić takie bardziej kompleksowe zakupy, no to już jest problem z tym, niestety. I na przedmieściach jest bardzo często tak samo. Supermarkety
czy jakiekolwiek większe sklepy są dosyć daleko oddalone i na przykład ludzie jeżdżą samochodami raz na jakiś czas i po prostu robią wielkie zakupy, ładują wszystko w samochody. No i tutaj na Teheraż mamy akurat taki plus, że mamy bardzo, bardzo dużo sklepów, naprawdę. I są takie warzywniaki, które po prostu uwielbiam, kocham te warzywniaki. Po prostu jak się tam wchodzi, to chce się wszystko kupić, bo wszystko jest tak cudownie świeże i tak zarąbiste. Mamy takie chińskie sklepy, bo prowadzone są przez Chińczyków i wszystko, co tam jest, chyba jest sprowadzone z Chin i można tam kupić praktycznie wszystko za bardzo niską cenę. No i oprócz tego jeszcze mamy supermarkety i to mamy 3 supermarkety, bo mamy Aldiego, mamy Continente, który jest takim największym, jednym z największych supermarketów w Portugalii i mamy Pingodos, czyli naszą polską Biedronkę, bo Pingodos to jest Biedronka nasza polska, więc jest tego trochę, więc naprawdę jeżeli chodzi o lokalizację, tutaj mamy szczęście, bo naprawdę nam się udało i myślę, że nie jest źle pod tym względem, także naprawdę tutaj umrzeć z głodu nie umrzemy na pewno. Nie znam się tak na sztuce ulicznej, ale wiem, że to, co jest za mną, to jest dzieło niejakiego Bordalo, który jest portugalskim artystą ulicznym i robi takie instalacje z różnych kawałków śmieci i z metalu. Takich konstrukcji można spotkać bardzo wiele w Lizbonie i w Porto, a to jest, musi być ukryte, bo nie widziałam tego jeszcze nigdzie wcześniej i to jest tutaj pomiędzy blokami pod mostem w ogóle. Teraz dopiero to odkryłam. Well done me.